Siemanko, z tej strony Pietrasek, a to kolejny odcinek serii 7 Days to Die na Alpha 21. Jak widzicie, udało mi się naprawić hordę. W shorcie napisałem, jak to rozwiązać. W skrócie trzeba zmienić po prostu częstotliwość hordy z dni, tak jak jest domyślnie 7, na przykład na 6, wtedy horda się uruchamia. Co prawda, jak potem wrócimy na 7, to znowu nam się to psuje, ale to przeżyjemy dzień do 22 i wtedy znowu zmienimy na 7 i zobaczymy, czy następna horda będzie normalnie. Jak nie, no to będziemy musieli tak co hordę sobie cykać, zmieniać tę częstotliwość. Najważniejsze, że póki co udało mi się to zrobić. Dobra, mamy amunicję, jesteśmy przygotowani. Trochę cofnąłem czas przez te ustawianie i tak zmiany, żeby tą hordę teraz zrobić. Czy no, o godzinkę se czas cofnąłem, tak? Żeby można było zacząć chwilę przed hordą, a nie żebym tutaj zaczął odcinek i bach, od razu w hordę w las. Dobra, tutaj jakieś mamy pierdoły niepotrzebne. Okularki założone, okej, okay, lekarstwa, tutaj bronie są cacy. Wszystko. Amunicja, ja sobie chyba amunicję coś robiłem, tak. Pięknie. Dobrze, mamy delikatnie zapas. Myślę, że nam starczy. I zobaczymy, czy baza wytrzyma, czy te nasze bloki tam na dole wytrzymają, te okrągłe. Mam nadzieję, że tak, że nic się złego nie wydarzy, bo to by była kumulacja nieszczęść, niedziałająca horda i rozwalona baza. Nie byłoby miło. Dobra, eliksirek, łykamy ciach. I jedziemy. No, gdzie są bączki? Biegnął. Już się tam słyszę. O, ptak siora od razu? Tak na dzień dobry? O kurde. Już pierwszy strzał zes. Ale ten szedł dobrze. O ty bydlunie! Chodź tu. Pieprzany gołąb. Zaczniemy sobie na spokojnie, odstrzał. Następny? Dobra, powiem wam, że chyba nie ma co. Jedziemy z grubej amunicji. Na grubo. Bo to też, ustawiony mam 64 zombiaki. To chyba zwiększyłem sobie w porównaniu do ostatnich hord. Więc powiem wam, że trochę może nie być śmiesznie. Ups. Palta się, chłopy, palta. Patrzcie, coś tam jednak walą. A, bo one wpadają w te, chyba w te bloki okrągłe, które ja tam poustawiałem. To średnio dobrze. No ale trudno. Mam nadzieję, że i tak baza wytrzyma, bo tamte bloki to i tak jest tylko dodatek w sumie. No, ale jak będziecie mi tak żygać, wybuchać, to nie będzie za dobrze. No jest tego trochę ta łatajstwa, nie ukrywam. Trochę tego tu lata. I mata. Na gorąco. Ale że tak ptaki od razu latają na dzień dobry na start, to trochę jestem zdziwiony. Oha, idealnie pod celownik w las. Dzięki. Trochę was tam podpalimy. Bo widzę, że się tam za dobrze bawicie. Eliksirek działa jeszcze 5 minut. Dobrze jest. O, skubany!
Ale expik leci pięknie. Oj, przedobrzyłem. Mołotowy, dobra rzecz. Zawsze ich trochę tam nadszarpnie im to zdrowie. Fuck. Teraz się mołotowy skończą. Ja nie wiem, czy te granaty, co ja tam mam... Kto? Skubany. Chodź tu. Kurde! A chyba trafiłem. Albo i nie. Ale... jej nie wrzuci... Nogę mi tu wrzuciło! Nie dziękuję. Nie potrzebuję. No gdzie ty jest? Kurna, jak te ptaki są denerwujące. Albo podleć, albo daj mi spokój. Kurde, czas stracił teraz na tego gammonia. Chyba mamy poziom. Kurde, niedobrze, że one tak wybucha, bo one całkiem sporo damage'a zadają, jak wybuchają. Jest kolejny. Nara. No nie powiem dużo tego. Nazbierało się bydła. Ale będzie elegancko expa leciało. O kurde. Fuk. Ja nie mam zestawów naprawczych. Co ja zrobiłem z zestawami naprawczymi? Tasiemka. Tasiemka, dobra, dobrze mówię? No, już delikatne ścinki się zaczynają. Ale bydła, ale bydła, ale chyba kolumny jeszcze nie rozwaliły. Dobra, wracamy do rozwalania kapiszonów jak trzeba. Elegancka kolejka się ustawiła. Tylko przyjmują na klatę. Eliksirek. Kolejny. Która godzina? Po 12:40. No to chyba nie najgorzej nam idzie. Oj, chyba jedną kolumnę jednak rozwaliły. W
won! Ty patrzcie, zaraził mnie, ale skurczysyn! Jak ja ich nienawidzę! Naprawdę, weźcie je! Usuńcie z tej gry! No jeszcze zaraz, powoli nam się skończy kałach. Taki będzie efekt. Pięknie się sypią kuleczki, pięknie. Tru, tu, tu, tu. I ostatnie 18 naboi. Mam te granaty, tylko ja się boję, że to są te granaty, które rozwalają otoczenie, ale trudno. Ryzyk fizyk. A może i nie? Uuu! Szkoda, że Magnum ma tak mało amunicji. Ten Desert Eagle by się przydał. On ma troszkę więcej amunicji, a zadaje chyba takie same obrażenia jak Magnum. Gdzie ty tu jesteś? Ja pierdzielę, no. Denerwujące bydło. Podleci, ukuje, poleci. No i się chowa na dachu. Skubany dziadyga. Zatopiony, zatopiony. Ale się sypią chłopaki. Ulala. Ale Demolishera jeszcze nie widziałem. To ci ciekawostka. No jeszcze trochę czasu ma, żeby przybiec. Ile leveli wybiliśmy? 3. Ua, dobrze. Będzie co rozdawać. No, zrzuciło troszkę FPS-ów, jest tego trochę. Ale jak się nie biega i stoi w miejscu, to jakoś to idzie. O, drwale przybiegają już, bo wcześniej chyba nie było. Może i zaraz Demolisher nas zaszczyci swoją obecnością. Ups. Się spsuło. Szkoda, że te plecaki tak znikają i długo nie zostają. Chociaż i tak w tej alfie zwiększyli chyba ten czas utrzymywania się tych plecaków. Ale i tak jak jakiś plecak wypadnie na początku hordy, to do końca nie przetrwa. Czy to też zależy w sumie, ile jest, na ile jest dzień ustawiony.
Ale to powinno się zmieniać, jak się wydłuża dzień, to wydłuża się ilość plecaków. Znaczy czas plecaków. Druga 50, jeszcze godzinka. Jeszcze godzineczka i mamy to. Jeszcze jakieś szybkie zadanko myślę, że dzisiaj zrobimy. Z racji, że zaczęliśmy od hordy. Nic tutaj do rzucania nie mam, żadnych granatów więcej. No nie, szkoda. Wcale bym się nie obraził. No jeszcze z jeden level moglibyśmy wbić na hordzie, byłoby miło. Ale szybko się kończą w tym magazynku te naboje. Dobrą sprawę, jakbym nie strzelał, to i tak zawsze ktoś mi pod tą lufę tam wybiega. Staw ta te kolumny tam. Ups. No, z pistoleciku może by postrzelał. Czemu nie? Tak dla odmiany. Mógłbym wziąć tłumik w sumie, ale już mi się nie chce. Gdzie ten ptasior tam? Skubany, no. Będzie dupę truł teraz. To mamy dzionek piękny, elegancki. Dobra, teraz tylko wykończyć to, co jest. A tego nie ma. Patrzcie, ile plecaków na dole leży. Teraz zróbmy porządek z tymi i idziemy po plecaczki eleganckie i ocenić szkody. Trochę was tam jeszcze zostało. A łyknijmy jeszcze sobie tego. No chyba tych
bloków okrągłych trochę nam rozwaliły na dole. Tak jak patrzę. No. Gdzie wy jeszcze jesteście? Chodźcie do papy. Tak nie biegaj. W sumie tylko jeden blok rozwaliły, co? Jak na całą taką dużą hordę jeden blok? To jak nic. Jeszcze kilka grzmotów. Ktoś jeszcze? Pięknie, dziękuję bardzo. Idziemy po luciwo. Patrz, jeszcze niedźwiedź. Coś ty tu stary robi po nocy. Ups, 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 ups. Uła. To se zrobiłem. Zapomniałem, że skasowałem drabinkę. Wiecie, o. To jak już go mamy, to go jeszcze potniemy sobie, co? Że się nie może zmarnować taki pyszny niedźwiadek. Niam, 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 niam. Dobra. Płyniemy. Patrzcie, ile skarbów. O, ja pierdziule. Piękna sprawa. Nie ma miejsca. Czekajcie, zrobimy sobie tak. O. To zużyjemy. Drewniana skrzynkę bym chciał. O. Tutaj sobie postawimy na chwilę. O. Co to takie fajne? No, bo ja i tak miałem wciul rzeczy niepotrzebnych. Mogłem je najpierw odłożyć. Zaraz zobaczymy, co my tam za skarby mamy, bo ja nawet nie sprawdzam zbytnio. O. Mamy komplet, dziękuję bardzo. Co tu jest fajnego? Patrzcie, kurna, dwa klucze nam powypadały. Chodźcie, to odłożymy do bazy. Takie to są skarby. Ale nic takiego przełomowego nam nie wypadło. Na dobrą sprawę. Części broni. Łącznie z tym. To łatajstwem. Narzędzia. To. Czekajcie, to musimy zrobić tak. Modyfikacje. No to nie jest nawet do tego modyfikacja za bardzo, ale dobra. Wiecie co? Inaczej. To wyjmij, to by się bardziej do łopaty przydało, bo czasami się w kamień walnie, to... Narzędzia, puszeczki, dużo puszeczek widzę nam poszło. Picie. Zjedzmy sobie taki jeden gularzyk. To już możemy odłożyć, to też. To wypijemy, posiłki użytkowe. Amunicji mamy dużo, niepotrzebnej aż tam tyle. Dobra, broń dystans, odłóż to, bo ja nie chcę z tym chodzić. Tak jak już wcześniej wspominałem.
Dobra. Weź mi to tu na paseczek, elegancko. Medyczne, odłóż to. Też mi tyle tego nie potrzeba tu. To też. O, mamy wciul miedzi, dobrze. Niech się praży. Idziemy po resztę towaru do skrzyneczki. Ile ja mam tych modyfikacji z lewej strony, w sensie tych buffów. Się nałykałem wszystkiego naraz. No, tak jak widzieliście, kochani, baza wytrzymuje. W zasadzie to na miękko. Jeden blok trochę pewnie takich jakiś uszkodzonych też pojedynczy gdzieś by się znalazło. Ale tak poza tym... Składniki... To tu... Kute... Czekajcie, bo ja nie mam tych zestawów naprawczych. Znowu, zestawy naprawcze. Zrób dwa. Żelazo. I takie żelazo też. Idziemy zaraz jeszcze trochę bazę naprawić. Tak pi razy drzwi. Ten jeden blok chociaż dostawić, co tam mi uszkodziły. Żeby nie wisiało to tak w powietrzu, bo to jak wisi, to osłabia bazę. O. No, tu trochę narypały, nie powiem, że nie. Tu troszkę... Pewnie też te wybuchające policjanty zrobiły robotę. Zapewne troszkę tutaj pobroiły. O. Tasior pewnie też tam na górze trochę nabroił. Dobra, idę to odłożę. Jedziemy na zadanko, nie? Co będziemy tak stali, jak widły w gnoju? A ja sobie między odcineczkami to ładnie naprawię później. Pyk. Puszkę odłóż. Pyk. To tu. Trochę przeładujmy. Gdzie mamy zadanie, mi pokaż, ta? O, jak blisko. I na czwartym. Dobra, bo ja tu mam punkciki, tak? Chciałem to zmaksować. Siódmy poziom. O, no i wszystko poszło na takie pierdoły. No tu to wydamy sporo, żeby to zmaksować. Niestety. Trudno. Napraw to i już nie mamy naprawczych. Dobra. Zadaneczko, rachu ciachu. Nie ma czasu. Pyk. I takie zadania. Bliziutko, 100 metrów. To by człowiek z buta przebiegł nawet. Dobra rzecz. Ua, a co to jest? A co to jest? A, taki ten military camp. No i fajno. Czekajcie. Nie. O tak. No i piękno. Uwaga na miny. Powolusiu, nie wdepnąć w minę. Będzie kuku. O. Kurde. Przyjęła na banie całkiem sporo strzałów i jeszcze chodziła. Już, tak letko to tak nie ma. Kto? Gdzie tu się obudziły chłopaki? Aha. Tu.
to śmieci. No, paliwko można ewentualnie. O, zestaw naprawczy. Rozkręćmy sobie. Bo trzeba nam trochę akumulatorów i silników. Jest silnik, pięknie. Podejdę od razu, to odłożę. Albo nie, jeszcze to roz... Ups. Żryj gruz, żryj! Żryj gruz! Won. Który tu jeszcze żyje mi? Tam już się tarabanił. No dobra, chodźcie, zrobimy z wami porządek. Jak za drzwiami siedzicie... Umieraj, jeden z drugim. Żeśmy ich wytłukli całkiem sporo, a tu ciągle coś jest. Jeszcze pewnie tam gdzieś w podziemiach siedzą. Dobra, ale elegancko to rozkręcimy. Ups. O ty grubasie! Skąd ty żeś tu? Z kibla żeś wyleciał pewnie. Fajno. Ups. Kręciwać pan ciężarówkę. Odłożymy i leziemy dalej szabrować lokację. Gdzieś tam paczka jest chyba na górze w wieży pewnie. Ale gdzie na górze w wieży? Jak tu nie ma żadnej góry. A nie, tam jest, dobra. Tam jest wieża, okej. Okay. Uuu, się chłop też zmęczył. Przecież ja tą motorynką mogę tu wjechać. Czego ja, żebym tam stanął? Podjedź tu elegancko. Dobra, pokaż. Dotankuj. I pokaż. Wszystko ładujemy. Czekajcie, a to se naprawimy od razu. Dobra, to tak. Możesz sobie bandaż użyć pięknie. Dobra, na wieżę. O, paliwko. Ups. Dziękuję bardzo. Dobra, teraz tu do przeszukania jest, co nieco, a nie, nic tu nie mają, dobra, kręcić nie będę na razie, bo mnie się nie chce, ktoś w kiblu siedzi? Nie, kopareczka, też mi się już nie chce tego rozkręcać. Szybko, szybko poszło. Debil! Przeżył, nie? No i pięknie. Przynajmniej pierwsza lokacja, gdzie z zewnątrz zombiaki nam nie będą włazić. Nie, kanapkę to wyrzuć. Tyk. Zapraszam na dół. Czy mogą państwo umrzeć? Ua. O, zażyganiec. Purchawa. Kurde, znowu mnie obili.
No bez kałacha z pistolcem to bym pewnie tutaj się trochę nastrzelał. Nie byłoby tak elegancko. Tam się chłopaki bawią, to niech się bawią. Mamy tak, okularki przede wszystkim. Do luciwa. Ja tu się dalej jeszcze idzie? Nie, to po prostu taka dziura w... No dobra. Bierzemy największe skarby. Ups. Ups. Czekajcie. Bo idzie nasza ukochana krzykaczka. Chyba nie dojdzie. Chyba nie dojdzie. Tutaj jeszcze mamy jakiegoś przyjemniaczka. A tam leży. Ty, twarda. Dobra, mamy, ale jeszcze po nagrodę trzeba się przecież wrócić. O, okulary mam dobre, dobre mam. O, na hita teraz skrzyneczkę rozwalamy, słabo. Nie powiem, żeby był szałciał z tym lutem. A, jeszcze mamy tutaj, nie mam wytrychów. Dobra, to tradycyjnie powalę i pokażę wam efekt. No i okej, okay, mamy to, okulary są. Jak cię mogę. Dobra, nie mam nawet miejsca, żeby to zamontować. Ale chciałem wam pokazać, że mamy już jedną książkę zmaksowaną. Nasionka, no bo ona tylko 20 potrzebuje, ale my mamy maksa. Już coś jest zmaksowane. Dobra, wróć do handlarza, także... Wistawio. Gdzie on jest? Tam. Dobra, jedziemy. I jesteśmy. Mamy miejsce na nagrodę? Mamy. Okular. Dobra. Co tu masz? Klucz grzechotką mamy. Oj, trochę słabo. No nic. Nawet bardzo słabo bym powiedział. Transport i eliminacja. Która jest godzina w ogóle? 11. No to jeszcze dzienne można brać zadanka. St. Maw Cathedral. O, katedra. Poczekajcie, bo jemu się miał zmienić asortyment, a jakże? Dobra, tu czytamy. Wszystko jak się patrzy. Towar. Klimaty, hełmy, leki, nauka, automat, bateria agregatów, pułapki, bateria słoneczna. Słabo. Nic. Poradnik ucznictwa. Weźmy, chociaż już z łuku i tak nie korzystam. A to mamy przeczytane. Ty, no mam mega słabo. Gościu, ty tu nic nie masz teraz. No zupełnie. Ale bieda, gościu. Dobra, no nie będziemy gadać. Punktów też nie mamy, czyli wszystko rozdane. Dobra, kochani, kończymy na dzisiaj. Horda udana, żyjemy, naprawiona na szczęście. Także dzięki, że wpadliście. Zapraszam na następne odcineczki i bajo jajo, na razie.